To były początki i Agnieszki, i moje, gdzie zatrudniłyśmy się w firmach reklamowo-poligraficznych i tam zdobywałyśmy doświadczenie, natomiast wiedziałyśmy, że to, co tam się dzieje, nie do końca nam odpowiada. W pewnym momencie trwania naszej firmy spotkałyśmy się z problemem, że nie było nas jeszcze stać na tyle osób, które potrzebowałyśmy. I małą grupą ludzi musiałyśmy poradzić sobie z sytuacjami, które w danym momencie zaistniały. Dzień dobry, nazywam się Damian Marcel i w dniu dzisiejszym mam przyjemność porozmawiać ze współwłaścicielkami firmy Edelweiss, Agnieszką oraz Ewą. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Jak wiemy, branża reklamowa jest bardzo szeroka. Powiedzcie proszę, co robicie na co dzień, czym jest wasz biznes? Na co dzień zajmujemy się kreowaniem, projektowaniem materiałów wsparcia sprzedaży. Czyli są to materiały, które wspomagają naszych klientów w ich działaniach sprzedażowych, zwiększają widoczność na rynku ich produktów. Gdzie takie materiały są wykorzystywane tak na co dzień? Materiały, które projektujemy i produkujemy, wykorzystywane są we wszelkiego typu sieciach sklepowych, w sieciach detalicznych, w mniejszych i większych punktach, gdzie produkty są dostępne dla konsumentów. Są to sklepy, hipermarkety, supermarkety, galerie handlowe, czyli wszelkie miejsca, gdzie ludzie chodzą na zakupy. Nasze materiały reklamowe pojawiają się także na eventach, na wszelkiego rodzaju konferencjach branżowych. Generalnie nasze produkty to jest to, co klient w danym momencie potrzebuje. Potrzebują materiałów reklamowych w postaci posów, czyli standów, ekspozytorów, potrzebują ulotek, potrzebują folderów. Jesteśmy w stanie to wszystko wykonać z należytym zaangażowaniem i dbałością o szczegóły, żeby w każdym momencie klient był zadowolony z jakości wykonania naszej pracy. Czyli tak naprawdę to, co widzimy, tak na co dzień dotykamy tego, tak właśnie podczas tych wydarzeń, w tych miejscach, o których mówiłyście, wy to przygotowujecie tak jakby od zera? Jak to wygląda właśnie u was od strony, nie wiem, projektu, realizacji potem? Jaka jest część tej pracy jest wykonywana przez was? Realizacja projektu rozpoczyna się od rozmowy z klientem. Czy potrzebuje on naszego wsparcia ze strony marketingowej, ze strony projektowej, czy tylko i wyłącznie realizacji produkcyjnej. Jeżeli klient potrzebuje od początku wykonać cały proces, zaczynamy od projektu graficznego, od wizualizacji, od akceptacji, począwszy od stworzenia całej koncepcji na sklep lub na przykład, jeżeli to jest ekspozytor, to wykonania konstrukcji, poprzez wykonanie prototypu, czyli takiej jednej sztuki produkcyjnej, która pokaże klientowi naszą jakość i produkt finalnie, który będzie stał u niego na przykład na sklepie. I potem dochodzi do realizacji. Nasza firma jest sfokusowana na dwa kierunki, tak? Jeden kierunek to projekty i materiały takie graficzne, kreacja, a drugi to właśnie projektowanie i produkcja materiałów wsparcia sprzedaży, czyli tak zwanych posów, czyli stojaków, standów, ekspozytorów. Jeżeli chodzi o nasze zasoby, to zatrudniamy 20 osób. Część osób jest zatrudniona w biurze jako dział handlowy i dział obsługi klienta, a część z tych osób są to osoby pracujące na produkcji i tutaj jakby zajmujemy się stricte wykonywaniem tych materiałów. W tematach reklamowych jesteśmy już z Agnieszką od ponad 12 lat. Wtedy też zaczynałyśmy pracować na etacie. To były początki i Agnieszki, i moje, gdzie zatrudniłyśmy się w firmach reklamowo-poligraficznych i tam zdobywałyśmy doświadczenie, natomiast wiedziałyśmy, że to, co tam się dzieje, nie do końca nam odpowiada. I tak naprawdę czułyśmy obydwie, nie znając się jeszcze wtedy, że zarówno Agnieszka, jak i ja, że chcemy kiedyś poprowadzić swój własny biznes związany właśnie z reklamą, z takimi materiałami, bo wiedziałyśmy, że dużo rzeczy zrobiłybyśmy inaczej. Byłyśmy odważne, byłyśmy świadome tego, jaką mamy wartość i co potrafimy, więc w krótkim czasie obydwie założyłyśmy własne działalności gospodarcze. Taka historia związana z naszymi działalnościami trwała dobrych kilka lat, gdzie też rozwinęłyśmy każda własne portfolio klientów, każda rozwijała się we własnej specjalizacji, ale związanej też z reklamą i z produkcją posów. Nastąpił dzień, w którym się poznałyśmy przy okazji jednej produkcji, a później już kilku produkcji. Poczułyśmy, że właśnie idealnie się uzupełniamy, że świetnie się rozumiemy. Stworzyłyśmy idealny team. I założyłyśmy spółkę. I tak naprawdę, odkąd założyłyśmy spółkę, można powiedzieć, że dostałyśmy wiatru w skrzydła. Znacznie zwiększyłyśmy portfolio naszych klientów. Z powodzeniem się rozwijamy. Mam nadzieję, że najbliższy rok, najbliższe kolejne 3 lata będą naprawdę tego dowodem. Jaki był ten moment, że chciałyście założyć właśnie swój biznes?
Ja mogę powiedzieć za siebie, że ja od zawsze chciałam pracować w agencji reklamowej. Także kończąc studia, wiedziałam już, że chcę mieć swoją firmę, tak? Zaczęłam na etacie, gdzie zdobyłam mocne doświadczenie, zdobyłam tak naprawdę wiedzę, która pozwoliła mi wykazać się odwagą i otworzyć swoją firmę. Jak to wyglądało u ciebie, Agnieszka? Historia z poligrafią i branżą reklamową zaczęła się prawie 20 lat temu. Zaczynając pracę na etacie, bardzo mi się ona podobała. Spełniałam się, była ciekawa, dużo robiłam nowych rzeczy, bo to wszystko dla mnie było nowe i ciekawe. Natomiast po pewnym okresie czasu stwierdziłam, że klient jest niedopieszczony, klient nie dostaje tego, co potrzebuje. Nie było takiej relacji fajnej z klientem, którą ja bym chciała tworzyć, ponieważ wiadomo, każdy szef ma swoje ambicje, swoje potrzeby i tak prowadzi swój biznes. I nadszedł taki moment, że postanowiłam zrobić coś sama. Miałam już kilkuletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o tworzenie materiałów. Robiłam to, co lubiłam i to, co kochałam, ponieważ tworzenie materiałów POS, czyli wszelkiego rodzaju standów, to jest mój konik i moja pasja. Uwielbiam tworzyć, konstruować. Odkryłam potencjał w sobie, którego nigdy nie wiedziałam, że go mam. W momencie, kiedy założyłam firmę, rozwinęłam swoje możliwości jeszcze bardziej i udowodniłam sama sobie, że tak to powinno właśnie wyglądać, że moje myśli i moje ukierunkowanie na klienta jest prawidłowe i przez kilka lat pokazałam, że można działać, rozwijając swój wachlarz klientów, rozwijając własną firmę w postaci zatrudniania nowych ludzi. W każdym biznesie zawsze są tak zwane wzloty i upadki. Jakie największe trudności wy napotkałyście na swojej drodze? Na początku funkcjonowania naszej firmy miałyśmy trudności z kadrą, tak? Bardzo ciężko było nam dobrać właściwy zespół graficzny, który sprostałby powierzanym zadaniom przez naszych klientów. Pracując z międzynarodowymi korporacjami, musieliśmy naprawdę wykazać się bardzo wysoką kreatywnością, odpowiedzialnością i wysokim poziomem naszych projektów. A do takich tematów potrzebni są wykwalifikowani pracownicy. I okazało się, że wcale to nie jest takie łatwe, ponieważ specjalistów naprawdę na wysokim poziomie wcale nie jest tak wielu, więc długo kompletowałyśmy zespół, aby dojść do takiego składu, jaki mamy dzisiaj. Naprawdę bez właściwego zespołu, właściwego teamu nie jesteś w stanie wejść na wyższy poziom współpracy z klientem, nie jesteś w stanie zaoferować tej świetnej jakości, o którą nam chodzi, ponieważ tak naprawdę firmy tworzą ludzie, firmy tworzą zespół i to, jaki mamy teraz zespół, pozwala nam być w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. W pewnym momencie trwania naszej firmy spotkałyśmy się z problemem, że nie było nas jeszcze stać na tyle osób, które potrzebowałyśmy. Potrzebowałyśmy kadrę zarządcą, dyrektora graficznego, handlowców, ekantów i małą grupą ludzi musiałyśmy poradzić sobie z sytuacjami, które w danym momencie zaistniały. Co możemy powiedzieć przedsiębiorcom, którzy też borykają się z takimi problemami? Trzeba zaryzykować i zainwestować. Zrobiłyśmy to i zaowocowało to ogromnym plusem i rozwojem dla naszej firmy. Osoby, które w tym momencie mamy u siebie w zespole, spowodowały większy rozwój, większą moc przerobową naszych zleceń oraz lepszy kontakt z klientem. Zbudziłyśmy większe zaufanie, ponieważ wyeliminowałyśmy problemy, które wynikały czasami z małego zasobu kadr. Na początku naszych działalności, kiedy byłyśmy jeszcze same, byłyśmy bardziej postrzegane i pracowałyśmy jako agencje reklamowe z klientem. Bardzo dużym dla nas problemem była realizacja zleceń z podwykonawcami. Zlecałyśmy realizację do firm zewnętrznych. Nie byłyśmy w stanie kontrolować jakości, nie byłyśmy w stanie dotrzymać terminu niejednokrotnie dla klienta, co świadczyło o naszej niewiarygodności. Sytuacje takie spowodowały tym, że postanowiłyśmy mieć własne zaplecze produkcyjne, żebyśmy mogły czuwać nad dokładnie każdym procesem, żeby te procesy zależały od nas, a nie od innych czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Kilka lat temu, realizując mniejszą ilość zleceń, zatrudniając mniejszą ilość osób, byłyśmy w stanie funkcjonować na zleceniach, na kartce, na mailach, w prostszy sposób. W dniu dzisiejszym nie wyobrażam sobie takiej pracy. Rozwój naszej firmy spowodował automatycznie rozwój naszej wewnętrznej komunikacji poprzez dobór odpowiednich oprogramowań, poprzez dobór odpowiednich systemów informacyjnych. Bez tego nie wyobrażam sobie dzisiaj naszej firmy. Kiedyś wydawało mi się, że to jest niepotrzebne, że to jest strata pieniędzy, że programy, które kosztują bagatelne sumy, są nikomu niepotrzebne i to jest tylko sposób na wyciągnięcie pieniędzy od firmy. Dziś uważam, że to jest największy błąd, bo nie ma nic lepszego niż porządek i organizacja w pracy.
wspomniała się o czymś takim, że uzupełniliście się, jeśli chodzi o umiejętności, że jesteście przeciwieństwami swoimi. Jakie na co dzień w firmie pełnicie w takim razie funkcje, jak sobie to podzieliłyście, bo macie tam 20 osób pod sobą, więc to już jest taka organizacja, gdzie pewnie te kompetencje trzeba było wydzielić między waszymi osobami. Tak, Agnieszka jest odpowiedzialna za dział produkcji, za jakby część naszej firmy, która zajmuje się produkcją oraz za wszelkie tematy związane z dokumentacją. Ja z kolei jestem odpowiedzialna za dział obsługi klienta, za dział sprzedaży oraz za wprowadzanie wszelkiego rodzaju rozwiązań mających na celu zwiększyć sprzedaż oraz jestem odpowiedzialna za wprowadzanie nowych rozwiązań w naszej firmie. Mam też tak zapisane takie cyfry. Potwierdźcie, czy to jest prawda, że w ostatnim roku wygenerował się tam przychód powyżej 6 milionów złotych. Co zakładam, że składało się na to zarówno takie większe projekty zlecenia, jak i tak samo pewnie te mniejsze. Jakie są takie najciekawsze zlecenia, które realizowałyście w tamtym roku albo w ogóle w historii firmy? Realizowałyśmy dużą akcję o dużym rozmachu wprowadzania nowego napoju energetycznego na rynek. Akcja ta obejmowała materiały wielkogabarytowe, obejmowała też mniejsze materiały reklamowe. Generalnie była ona ukierunkowana na całą Polskę. Ekspozycje największe były w kilkunastu największych sklepach w całej Polsce. Były one wykonane z niestandardowych materiałów. Klientowi zależało na tym, żeby wyróżnić produkt na sklepie, więc doradziłyśmy użycie różnych rodzajów surowców. Połączyłyśmy drewno, połączyłyśmy metal, połączyłyśmy elementy 3D, połączyłyśmy lodówkę, która chłodziła te napoje oraz chłodzące półki. Ekspozytor spełnił oczekiwania klienta i przy jednej z wizytacji firma zagraniczna poprosiła o kontakt z nami. Tak się zaczęła historia z firmą z Włoch. Był to jeden z oddziałów firmy, którą obsługiwałyśmy i też chcieli mieć swoją ekspozycję we Włoszech. Największym wyzwaniem przy tej realizacji były wielkogabarytowe ekspozycje. Były one tak duże, że ciężko było je dostarczyć na sklep. Ważyły one ponad 300 kilo. Montaż ekspozycji na sklepie stanowił ogromną trudność. Były materiały podświetlane, więc i oświetlenie, i dowóz samej tej ekspozycji, potem demontaż, był dla nas bardzo dużym wyzwaniem. Jednym dla mnie z ciekawszych projektów wizerunkowych było dwukrotne zmierzenie się z projektem i produkcją smoka na paradę smoków, czyli takie rzeczy też potrafimy zrobić. Nasz klient, właśnie lider w branży napojów gazowanych, w branży FMCG, wymyślił, że chciałby być utożsamiany dużo bardziej tutaj z Krakowem i w związku z tym, że w Krakowie odbywa się rok w rok parada smoków, postanowił, że będzie brał w niej udział i na tą paradę potrzebował jakiegoś dużego, fajnego gadżetu. Dwukrotnie zaprojektowaliśmy i skonstruowaliśmy smoki. Te smoki, około 6 metrów były duże, więc naprawdę były mocno widoczne. Była to wielka frajda, ponieważ te smoki posiadały różnego typu nowinki techniczne, czyli w postaci generatora pary, generatora mowy, ruchu, dźwięku, więc ten smok jeden i drugi ruszał się, śpiewał, reklamował naszego klienta. A przy okazji była to bardzo fajna akcja dedykowana i skierowana do rodzin. Na co powinno się zwrócić uwagę, jeśli ktoś przykładowo chciałby skorzystać z takiej usługi, tak? Chciałby się gdzieś promować w jakimś sklepie, markecie i tak dalej. Na co powinien zwrócić uwagę, wybierając firmę, która robi takie rzeczy jak wy? To wszystko powinno się oprzeć jeszcze wcześniej na badaniach, tak? Rynkowych i marketingowych, żeby zweryfikować najpierw to liczbowo, cyfrowo, dokonać analizy. To wszystko zależy od tego, z jakim produktem klient planuje się pokazać na rynku, jaką ma konkurencję. I dopiero wtedy można zastanowić się nad tym, jakie należy zastosować mechanizmy wsparcia sprzedaży, gdzie powinny te materiały się pojawić i do kogo zostać skierowane. Więc jak to wszystko się wydarzy, a powinno się to jakby zadziać po stronie klienta, wtedy my możemy dokonać takiej analizy, jakie materiały według nas powinny być pomocne i które tak zadziałają, że zwiększą sprzedaż produktów naszych klientów. Klient, który zgłasza się do nas z zapytaniem, czy o ekspozytory, czy ogólnie o akcję reklamową, gdzie chciałby pokazać swój produkt na rynku, a jest jeszcze mało widoczny, staramy się zawsze dobrać dla niego odpowiednią formę reklamy oraz odpowiednie surowce.
klienci nie znają się na surowcach i oczekują od nas doradztwa technicznego. My zawsze służymy taką pomocą. Doradzamy klientowi, jaką kolorystykę dać, jaki rodzaj jest surowca dobra, czy to ma być sklejka, bo jeżeli ma produkty ekologiczne, to staramy się mu powiedzieć, że zafoliowany karton nie jest już ekologiczny. Jeżeli ma produkty z branży motoryzacyjnej, no to idźmy w ciężki metal, czyli dobierzmy wizerunek materiałów reklamowych do jego produktów. Fajny widzę taki kontrast pomiędzy waszymi wypowiedziami, bo jak ja zapytałem, na co zwrócić uwagę jako klient, co powinien dostać, to trochę to wasze odpowiedzi są tym, o czym mówiłyście wcześniej. Z jednej strony doradztwo takie sprzedażowe, czyli powiedziałaś o tym researchu, badaniu rynku, badaniu potrzeb i tak dalej, jak to sprzedać, a ty bardzo mocno powiedziałaś o tych aspektach technicznych, czyli z czego powinno być to zrobione, jak, dlaczego i tak dalej, kolorystyka. Super, super, fajne połączenie, więc myślę, że to też jest taki aspekt, w mojej ocenie bardzo wartościowy z punktu widzenia nawet, nie wiem, osoby, firmy, która korzysta z tego typu usług, to jest coś naprawdę wartościowego, takie doradztwo. Dlatego właśnie stworzyłyśmy idealny duet. A jak wy się uczycie tego, co robicie? W jaki sposób przebiegał u was proces tej nauki? Wiadomo, same robiłyście, to też na pewno duża nauka, natomiast jak wy rozwijacie się w tej branży? Cały czas śledzimy trendy, jakie panują na rynku, śledzimy nowinki, czytamy artykuły branżowe, jesteśmy na bieżąco w tematach związanych z innowacjami, ponieważ branża reklamowa to taka branża, która bardzo szybko pędzi do przodu i bardzo szybko wymaga zmian. I my jakby nadążając za tymi zmianami, musimy się edukować. Bardzo często podglądamy rynek chiński, sprawdzamy, co tam się dzieje i co dzieje się ciekawego właśnie na tamtych rynkach. Próbujemy sami wykonać różnego typu materiały, które stanowią pewną innowację w rozwiązaniach. Kiedyś klient, czyli zaczynając w branży na przykład te 20 lat temu, to wyprodukowanie ulotki, katalogu, folderu, to było coś niesamowitego i to zadowalało. Natomiast w chwili obecnej zwykły wobbler na półce, on już nie ciekawi. Klienci jako konsument detaliczny jest przyzwyczajony do takiej formy reklamy. Natomiast nasz klient oczekuje czegoś więcej. Oczekuje, żebyśmy cały czas szli do przodu, rozwijali się i dostarczali mu takie pomysły, które spowodują, że ten produkt będzie bardziej widoczny i bardziej sprzedawalny. Na ile uważacie, że w tej branży klient decyduje się na podjęcie współpracy na podstawie jakiegoś pomysłu, tak, że macie dobry pomysł, a na ile na podstawie innych parametrów, typu cena, czas realizacji, termin realizacji, czy inne czynniki? Te wszystkie czynniki, o których wspomniałeś, są ważne, natomiast to, co nas wyróżnia i to, co jakby wiemy, że na pewno jest naszym atutem, to właśnie pomysł i kreacja, bo nasze materiały projektujemy je w taki sposób, aby mocno wyróżniały się na tle konkurencji. Więc bardzo często klient decyduje się na wykorzystanie większego budżetu, ale wie, że efekt będzie na pewno zadowalający i będzie to materiał, który wyróżni go spośród konkurencji. Więc tak naprawdę klienci nie do końca już patrzą na to, czy produkt jest tylko tani. Bardzo ważne jest w procesie tworzenia pokazać klientowi wizualizację, którą jesteśmy potem w stanie przenieść do rzeczywistości. Często spotykamy się z sytuacją, że klient wysyła nam projekt do wyceny wykonany nieprawidłowo. Nieprawidłowo to znaczy jest on piękny, ale nie jesteśmy w stanie go przełożyć w rzeczywistość. W momencie przekładania go na realia, on staje się prosty i płaski, czyli nie spełnia oczekiwań klienta. Nasze propozycje graficzne pokazują klientowi to, co on potem może faktycznie zobaczyć na sklepie. U nas jest tak właśnie, że jest to nasz ogromny atut, że posiadamy dwa działy. Dział kreacji, kreacyjno-graficzny i tutaj nasi graficy kreują nietuzinkowe materiały, wymyślają różnego typu rozwiązania związane z innowacyjnością, a dział techniczny od razu to analizuje. Więc tak naprawdę klient jest spokojny o to, że kiedy dostaje od nas wizualizację, kiedy dostaje
pomysł do analizy, może być pewien, że ten pomysł zostanie zrealizowany, wyprodukowany. Więc to jest na pewno naszą mocną stroną. To, o czym mówicie, te gdzieś tam wasze doświadczenie, te kompetencje, które też wygrywają w wielu sytuacjach, wiem, bo rozmawialiśmy wcześniej, zaowocowały świetnymi kontraktami, świetnymi zleceniami dla gdzieś najbardziej znanych marek w Polsce, za granicą. Powiedzcie więcej o waszych klientach, jakie to są firmy. 70% naszych klientów to duże międzynarodowe korporacje, dla których wykonujemy szereg działań związanych z realizacją materiałów reklamowych. Do tego grona należą takie firmy jak Royal Canin, Nestle, Cross, Decathlon, czy jeden z dwóch największych producentów napojów gazowanych, lider w branży napojów FMCG. Myślę, że to są takie marki, które wszyscy znają, tak? Każda osoba, która nas ogląda, pewnie widzi te logotypy na co dzień. Czym właśnie wy przekonałyście tych klientów, żeby współpracowali właśnie z wami? Współpraca zaczęła się kilkanaście lat temu. Klienci na nasze szczęście są z nami do dziś, czyli doceniają to, co dla nich robimy, doceniają współpracę z nami. Myślę, że przekonała ich na pewno nasza opieka, tak? Czyli czują się bardzo bezpiecznie z nami. Wiedzą, że to my razem z nimi tworzymy dobry team, tworzymy jakby jeden zespół. Wiedzą, że mogą na nas polegać, wiedzą, że wszelkie zadania, które nam powierzą, zostaną wykonane w 100%. Powiedziałaś o tym, że kilkanaście lat pracujecie z klientem. Jest takie wyrażenie, które nazywa się tak zwana retencja klienta. To z tego, co widzę, to u was jest ono bardzo na wysokim poziomie, tak? Czyli to utrzymanie tego klienta. Pozyskany klient zostaje z nami już na dłuższy okres czasu. Klienci są lata z nami. Staramy się wykonywać dla nich produkty jakościowo, terminowo. Jeżeli zajdzie sytuacja kryzysowa, bo czasami i też takie mamy, jesteśmy w stanie z niej wyjść. Nie zostawiamy klienta samego. Klient wie, że może na nas polegać. Może do nas zadzwonić w niedzielę o 24 i wie, że zawsze odbierzemy. Jesteśmy dla klienta. Największym naszym sukcesem jest to, że osoby pracujące w tych korporacjach, przechodząc z jednej do drugiej firmy, idą i biorą nas ze sobą. Tak, i można powiedzieć, że to jest taka nasza siatka pozyskiwania nowych klientów, ponieważ osoba, która kończy pracę w jednej firmie, przechodzi do drugiej, przeważnie dzwoni z telefonem, mówiąc: cześć, jestem już tutaj, fajnie by było, żebyśmy też zaczęli tą współpracę. Takich telefonów miałam naprawdę kilkanaście. I nawet to świadczy o tym, jak jesteśmy postrzegani jako firma po drugiej stronie barykady, mogę tak powiedzieć. Jaki jest dla was taki najbardziej skuteczny sposób pozyskiwania klientów? Bo takie marki, wiadomo, w teorii szukają, natomiast no, zakładam, że każdego dnia, każdego tygodnia dostają po kilkadziesiąt maili, propozycji, listów, telefonów odnośnie współpracy, że firmy z całej Polski, tak jak wasza, chcą się tam dostać, które na pewno są tańsze, być może też mają fajne pomysły i tak dalej. Jak wy pozyskujecie tego typu klientów? Polecenia i rekomendacje to nasze główne źródło pozyskiwania nowych klientów. Stąd moja obecność w BNI. Jak właśnie to się wydarzyło w ogóle? Do BNI przystąpiłyśmy 5 lat temu. Zostałam zaproszona przez koleżankę jako osoba towarzysząca na takie spotkanie, ponieważ jestem osobą otwartą, lubiącą ludzi, lubiącą rozmowy, więc oczywiście nie omieszkałam skorzystać z tego zaproszenia. Zachwyciła mnie atmosfera, otwartość, serdeczność tych osób i tak naprawdę decyzja o przystąpieniu była przemyślana, przeanalizowana. Od początku wiedziałam, że będzie to właściwa decyzja. A jakie miałaś obiekcje? Mówisz, że była przemyślana i podjęta finalnie, jesteś. Czy miałeś jakieś obiekcje? Miałam obiekcje co do tego, jak sobie poradzę z czasem, tak? Czyli czy będę miała na to czas, czy będę na tyle w stanie się mogła zaangażować, żeby faktycznie się zrealizować w tej organizacji. I usłyszałam zdanie, które sprawiło, że w przeciągu 24 godzin zapłaciłam pro formę. Moja koleżanka serdeczna, z którą do dziś jesteśmy w bardzo ciepłych relacjach, powiedziała: złej baletnicy to i rąbek spódnicy przeszkadza. Nie chciałaś być tą złą baletnicą? Nie chciałam być tą złą baletnicą. Zostało to, że tak powiem, potraktowane przeze mnie bardzo ambicjonalnie. I stwierdziłam: nie, dlaczego nie może tak być, skoro grono tych osób, które poznałam, twierdzi, że jest tak ciekawie i tak naprawdę inspirująco, to też chcę spróbować. Przystępując do BNI, zastanawiałam się, czy będę miała na tyle duże kontakty, że będę mogła wygenerować dla kogoś właściwe rekomendacje. Jak się to okazało w praktyce? Okazało się, że tak, że świetnie sobie z tym radzę i kontakty, które mam, są wystarczające do tego, aby wspierać moich kolegów w biznesie.
Jakich takich ciekawych klientów udało Wam się właśnie pozyskać tym kanałem? Pozyskaliśmy jednego z naszych największych klientów, z którym współpracujemy do dziś. Jest to firma Royal Canin. Firma Royal Canin była takim moim marzeniem, zanim jeszcze przystąpiłam do BNI, ponieważ sama przez około 2 lata bezskutecznie próbowałam się dostać na spotkanie i owszem, dostałam się na to spotkanie, które jednak nie zaowocowało żadnym wynikiem. Dopiero kiedy przystąpiłam do grupy, okazało się, że jest w niej osoba, która posiada bardzo ciepłe relacje z interesującą mnie panią z działu marketingu w Royal Canin. Wszystko nie zadziało się tak od razu, ponieważ byłam osobą nową w grupie. Wszyscy mnie obserwowali, patrzyli jak działam, jak funkcjonuję i czy jestem osobą, której mogą zaufać, bo tak naprawdę zaufanie jest bardzo ważne, tak, w naszych relacjach partnerskich. Po około roku udało nam się dostać na spotkanie do tej osoby. Podczas tego spotkania, czy jakby później już w trakcie dalszych rozmów mogłyśmy się wykazać inicjatywą, mogłyśmy się wykazać naszymi rozwiązaniami technicznymi, które spotkały się z bardzo przychylnym nastawieniem ze strony klienta. Zdecydowali się wypróbować nas, wypróbować to, jak pracujemy i ta współpraca trwa do dziś. Kiedy to było? To było 3 lata temu. Jakbyś tak sobie, wiadomo, nie masz pewnie tego w głowie Excela, ale taka wartość takiego kontraktu w skali takich 3 lat, jaka to jest wartość? Bo to jest klient raz pozyskany, który przez 3 lata z Wami pracuje. Realizacje wykonane z klientem Royal Canin przekraczają ponad 1 000 000 zł, więc pozyskanie klienta przez rekomendacje z BNI było dla nas bardzo efektowne. To można powiedzieć, że był to chyba dobry zwrot z inwestycji jakby czasu, zaangażowania do pozyskania takiego klienta. To jest dla Was taki klient w skali dobry, bardzo dobry? To jest klient bardzo dobry i na pewno bardzo dobrze rokujący, ponieważ mamy w planach rozszerzenie współpracy na inne kraje właśnie z tym klientem, więc mamy nadzieję, że przyszły rok zaowocuje umową na kilka dodatkowych rynków. Jakie jeszcze ciekawe projekty udało Wam się właśnie pozyskać przez budowanie relacji biznesowych, poprzez współpracę z innymi przedsiębiorcami? BNI to nie tylko dla mnie droga do pozyskiwania klientów, ale to też możliwość właśnie rozwoju naszej firmy. Ponieważ cały czas obcując z innymi przedsiębiorcami, możemy się uczyć, możemy podglądać, możemy wzorować się na innych przedsiębiorcach, więc BNI to dla mnie przede wszystkim ludzie, to dla mnie partnerzy biznesowi, którzy dają mi ogromną dawkę wiedzy, ogromną motywację i chęć do dalszego działania. Dzięki tej organizacji poznałam wielu wartościowych przedsiębiorców. Odbyłam szereg ciekawych szkoleń, które sprawiły, że moja wiedza biznesowa, ale i życiowa zupełnie zmieniła się na przestrzeni tych kilku lat. Stałam się bardziej świadomym przedsiębiorcą, pewnym siebie przedsiębiorcą, który nie boi się podejmować różnego typu wyzwania. I BNI, mogę powiedzieć, bardzo inspiruje. Jest to organizacja, która zachęca bardzo mocno do szukania nowych możliwości, do szukania rozwoju. To daje mi chęć do zdobywania coraz to nowych rynków, coraz to nowych zakresów wiedzy. Rekomendacja to nie tylko otrzymanie kontaktu na nowego klienta czy na potencjalne nowe zlecenie. Mnie 2-krotnie zdarzyło się dzięki takiej rekomendacji pozyskać świetne osoby do naszego teamu w pracy. Dzięki poleceniom, które otrzymałam, zatrudniłyśmy 2 osoby do naszej firmy, które bardzo mocno utożsamiają się z tym, co robimy i świetnie się sprawdzają w naszej pracy. Komu ty poleciłabyś BNI? Poleciłabym wszystkim, którzy są nastawieni na własny rozwój i rozwój własnej firmy. Poleciłabym osobom świadomym tego, do czego dążą i w którym miejscu chcą być, powiedzmy, za jakieś 5 lat. Ponieważ przystępując do BNI należy mieć plan, należy wiedzieć, czego się chce i do czego się dąży. Jeżeli masz plan, jeżeli masz cel, droga do realizacji jest już tak naprawdę o połowę krótsza. Wystarczy znaleźć się w dobrym gronie, w gronie przedsiębiorców, którzy zawsze są skłonni do tego, aby pomóc i to będzie miejsce właściwe dla takiej osoby. BNI bardzo ważne są relacje, tak? Bardzo ważne są kontakty, więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak bardzo zaangażujemy się w relacje z naszymi kolegami i koleżankami z grupy czy z innych grup. Jeżeli zyskamy zaufanie, jeżeli zyskamy widoczność i wiarygodność, to na pewno zyskamy nowe polecenia, a co za tym idzie, pewnie nowe zlecenia, nowych klientów. Nie jesteście w BNI obie. Ewa jest w BNI, ta Agnieszka nie jesteś. Dokładnie. Jak to było i początkowo, i teraz postrzegane przez ciebie jako wspólniczkę Ewy? W momencie, kiedy Ewa pierwszy raz mi powiedziała o BNI, nie wiedziałam, co to jest.
Wydawało mi się, że to jest strata czasu. Nie byłam pewna w ogóle tej organizacji, natomiast Ewa, znając już ludzi, którzy tam działali, była bardzo przekonująca do tego, żebyśmy spróbowały i przystąpiły. Nie należąc do organizacji B&I, nie znając struktur, nie znając funkcjonowania waszego wewnętrznego, jestem w stanie powiedzieć, że to działa. I każdej osobie, która by chciała przystąpić do B&I, a mając wspólnika i się zastanawia, powiedziałabym tak, że trzeba to zrobić, bo co mi to dało? Dało nam to rozwój firmie. Widzę, jak Ewa bardzo rozwija się, jeżeli chodzi o zarządzanie zleceniami, spotkania z klientem. Co nam daje? Daje ogrom zleceń i daje ogrom możliwości, których byśmy nie miały w momencie, kiedy byśmy do B&I nie należały. Powiedzcie proszę, jakie macie plany na najbliższe lata i też czego wam życzyć? W najbliższym czasie planujemy rozwój naszej firmy. Jednym z elementów jest poszerzenie parku maszynowego, który posiadamy. Chcemy go doposażyć oraz planujemy poszerzyć nasze portfolio klientów o rynki zagraniczne i do tego chcemy wykorzystać B&I, ponieważ B&I jest w większości krajów na świecie i w większości z tych krajów, do których my chcemy mieć skierowaną ofertę. Będąc w Krakowie, wiem, że mogę spokojnie odezwać się do przedsiębiorcy z innego kraju, który jest również w organizacji i możemy porozmawiać o wspólnych biznesach. Ewa, Agnieszka, bardzo dziękuję za poświęcony czas i dzisiejszą rozmowę. Przybliżyłyście, no myślę, że bardzo mocno, jak działa w ogóle wasza branża, jak wykorzystywać materiały promocyjne do zwiększenia sprzedaży, do przykuwania uwagi swoich odbiorców. Życzę wam oczywiście też realizacji waszych celów w kolejnych latach, no i wygrania tych wymarzonych nagród oraz wyróżnień. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dzięki.